Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, zwróciła się do nas z prośbą o pomoc Pani Emilia, a jej pytanie dotyczy kwestii związanych z wypowiedzeniem umowy darowizny. Pani w umowie działki, którą wydzierżawiła, zawarła klauzulę, zgodnie z którą wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z zachowaniem terminu na koniec okresu plonowego lub przed rozpoczęciem kolejnego, a w sytuacjach rażących zaniedbań w trybie natychmiastowym. Pani umowę wypowiedziała, ale dzierżawca nie zgodził się czy nie zgadza się na oddanie ziemi i twierdzi, że dzierżawa trwa zgodnie z treścią umowy do roku 2028. Pani pyta, kto ma rację i co może zrobić. No cóż można powiedzieć, proszę Państwa, jeżeli umowa została prawidłowo wypowiedziana, no to pani ma prawo jak najbardziej żądać wydania nieruchomości, a jeżeli dzierżawca tego nie zrobi sam z własnej woli, to wystąpić ze stosownym pozwem do sądu. O tym, czy do skutecznego wypowiedzenia doszło, decydować będzie tutaj treść umowy między państwem, bo co prawda artykuł 704 kodeksu cywilnego mówi, że w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego. Ja rozumiem, że tu chodzi o grunt rolny, bo posługuje się pani pojęciem roku plonowego. No więc tak zakładam. Dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód, na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. No i ten przepis ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że strony treścią czynności prawnej mogą go zmienić, mogą wskazać inny termin wypowiedzenia w umowie. Przy czym rok dzierżawny w razie braku odmiennych postanowień umownych lub zwyczajów miejscowych należy liczyć od dnia wydania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy, czyli od jej początku, czyli jeżeli nieruchomość została wydana na przykład 10 maja, no to rok dzierżawny będzie trwał do 9 maja roku następnego. No więc tutaj, jeśli pani wypowiedziała umowę w tym pierwszym wariancie, czyli na koniec okresu plonowego, to trzeba ustalić, jak państwo ten okres plonowy rozumiecie, bo wyobrażam sobie, że on może inaczej być interpretowany w zależności od charakteru upraw. Czy jest zachowany okres wypowiedzenia? Ewentualnie, czy doszło do wypowiedzenia z zachowaniem jakiejś określonej formy? Bo jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, no to generalnie wymagane jest zachowanie formy dokumentowej, czy w innym przypadku formy pisemnej przy wypowiedzeniu. No, pytanie, jak było w przypadku państwa umowy, czy tam zostały jakieś kwestie formy wypowiedzenia umowy zastrzeżone. No, pewnie należałoby przyjąć tutaj domniemanie, że powinna ona nastąpić w drodze pisemnej. Natomiast jeżeli doszło do wypowiedzenia z powodu rażących zaniedbań w trybie natychmiastowym, no to trzeba sobie odpowiedzieć, czy doszło do takiego zaniedbania. Czy państwo jakoś dookreśliliście, co jest tym zaniedbaniem w umowie? Jeśli nie, no to pomocne będą tu przepisy kodeksu cywilnego, które mówią na przykład, że dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego, nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać. No mogłyby tu jeszcze wchodzić w grę jakieś zaległości w zapłacie czynszu, no ale istotne, niejednorazowe. No i na pewno wcześniej należałoby w jakiś sposób wezwać do tej zapłaty. No i na tej podstawie możemy ocenić, czy doszło do skutecznego wypowiedzenia. Jeżeli tak, no to pani przysługuje przede wszystkim roszczenie windykacyjne o wydanie przedmiotu własności. Taką ochronę prawa własności przewiduje artykuł 222 kodeksu cywilnego. No więc przeciwko temu, kto posiada nieruchomość bez tytułu prawnego, jak najbardziej przysługuje takie roszczenie. Pierwszym krokiem byłoby tu oczywiście wezwanie pisemne, jakieś pismo przedprocesowe w stosunku dzierżawcy do dzierżawcy z wezwaniem go do wydania nieruchomości. No a jeśli to nie poskutkuje, no to skierowanie stosownego powództwa do sądu. Generalnie to powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
No i prawomocny wyrok, jeśli zostanie wydany w następstwie toczącego się postępowania, będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. No tu komornik będzie mógł podjąć różne czynności celem odzyskania posiadania nieruchomości. No oprócz tego przysługiwać będą pani również roszczenia uzupełniające, określone w artykułach 224, 224, 225 Kodeksu Cywilnego. No, zgodnie z nimi taki posiadacz samoistny w złej wierze, a takim byłby dzierżawca od chwili wygaśnięcia umowy dzierżawy, czyli od chwili skutecznego upływu terminu wypowiedzenia, będzie zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie rzeczy, odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie, chyba że to nastąpiło bez jego winy, zobowiązany będzie zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, no i będzie odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, za zwrot też pobranych pożytków, których nie zużył, ewentualnie uiszczenie wartości tych, które już zużył. No i oprócz tego oczywiście będzie pani przysługiwało prawo domagania się odszkodowania od takiego nieuczciwego dzierżawcy, no ale to w odrębnym powództwie, jeżeli pani poniosła jakąś szkodę z tytułu naruszenia swojej własności. Natomiast no, tu oczywiście podstawą będzie stwierdzenie, czy zgodnie z umową rzeczywiście doszło do skutecznego wypowiedzenia tej umowy. No, jeżeli państwo nie będziecie, czy pani nie będzie potrafiła tego zrobić w sposób taki przekonujący dla obydwu stron, no to zostanie niestety droga sądowego dochodzenia swoich roszczeń i tutaj sprawa zostanie pod tym kątem również zbadana przez sąd. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia i do usłyszenia.